No i udało się ekipę zmobilizować i jedziemy na rower. Mieliśmy iść na spacer. Jedna chciała na spacer, druga chciała na rower. Już? A ty torebkę bierzesz? No. Na rower? No. Torebkę na rower? No. Masz problem. Nie mam plecaka, nie, ten plecak mi musi zepsuć. Ciekawe, będziesz jechała z tym torebką. Nie, powieszę sobie ten na ten. Dobra, idź, bo już nie lubię dziwnych patentów. Jesteśmy już na rowerkach, w czwóreczkę. Jedziemy niedaleko, jedziemy w tamtym kierunku. Koniki sobie obejrzeć, zobaczyć. A wiatr taki, że Waneskę aż z roweru prawie by przewróciło. No ciepły, ciepły. No to startujemy. No, muszą sobie najpierw pogadać. No Vanessa, dawaj. Czekaj, patrzę jak ona wsiada. Wiatr. No, udało jej się. Dobra. Dojechaliśmy, tu są stadniny, tu jest polana dla koni, tam też jest druga, następna polana, a te budynki to są policyjne, budynek i stadnina tu policyjna jest. A dalej jak pojedziemy tędy, to jest zwykła stadnina taka jeszcze. I nie powiecie, że mamy piękne tutaj klimaty. No, a tutaj mamy sud park tak zwany. Ciepło, Waneska? Powiedzcie. Waneska się ubrała tak ciepła, jakby zima była. A weź rękawy, no nie widziałaś pod koszulki. Nie, bo ona szybko jedzie na rowerze, myślała, że będzie jej zimno. A, no widzisz. A tu wjeżdżaliśmy teraz po taką górkę, co te dwie panie nie dały rady. No nie daliśmy rady niestety. Jestem zmęczona, jest od wczoraj. Wczoraj? I co? W drugiej nocy tańczą. Niby na jedynce i na łasie. No, ale ogólnie fajnie się jeździ. Ja o trzeciej, albo czwartej. Ja o pierwszej. Fajnie, fajnie. Wygodnie. Lepiej niż tym moim starym rowerkiem. Jak mówiłam, to jest, nie jest nowy rower zakupiony, bo to jest używany, ale jest wygląda the jak best. Nie, jestem zachwycona. Zobacz, ma co ma. Zobacz, jedzie na rower. Nie, to nie rusza. Dobra, dojeżdżamy powoli do sudparku. I są jelonki. Miały być koniki, a są jelonki. No ale jak dużo dzisiaj tych jelonek. No ale ktoś coś przyniósł, bo widzę, że tam rzuca chyba jabłkiem, no, czy coś. No żadnej też nie wzięliśmy, zapomniałam. Tu mają całą taką zagrodę, tam taką domeczek dla nich. Jakby coś brzydka pogoda była, to mają dzisiaj schować. A dalej tam, ile tam, z 200 metrów są kuski, ja je widzę. Tylko was, wy to nie będziecie widzieć, dopiero jak podjedziemy bliżej. Ale sporo, nie Vanesco? To są kuski, owieczki. A obok jest placek zabaw. Co, pauzę jakąś robimy? Jedziemy dalej. Dobra. Taki mamy lasek. Prawda? Fajnie tu. Nie. Czemu? Bo pod górkę. A teraz oddaję, ona też coś puszczą. Tak? Od razu energia. Fajny maszyn elektryczny. No, nie wiedziałeś? Zobacz, jak zasuwa. Dobra, gdzie jedziemy? Ty prowadzisz. Kurczę. Na 102. Widzicie, jak u nas ciepło jest? Dobra. To jedziemy dalej. Szefowa prowadzi. Właśnie
właśnie, bo Waneska tak chciałaby na konikach jeździć. No ale to niestety prywatne jest, nie można tutaj. To jest ta gnina, że mają. No to tylko prywatnie mają. Musimy się zorientować, jaki koszt takiego, jakby chciała Waneska jeździć na koniku. Bo Amelka mówiła, że jej koleżanka chodzi, że to jest bardzo drogie. Ale lepiej samemu się dopytać i zobaczyć, nie? Czy to rzeczywiście takie drogie. Tak. Czy nie? Ale tutaj jak przyjeżdżaliśmy tam w Sudparku, to tam jest... na górze tam. Na górze i tam trzeba było podejść. Przed tymi jelonkami. Dopytać, czy to jest drogie, czy tak rzeczywiście. Tam można było Waneskę puścić, czy jednak za po kieszeni by pojechało. No. Tam przed jelonkami, co wam nagrywałem, to jest tam na górze taka stadnina. Nie wiem jak Stasia, bo Stasia tam pracował. No. To był, a bo Stasia ma też. No to tam jedzie jego żona też. No, to trzeba do Stasia się zgłosić. No. Boże, ty mnie nie stasz. Jeszcze nie panujesz nad sprzętem. Chce taki kolos kupiłaś? To jest teraz z górki. Dziewczyny już tam uciekły. No i się już kierujemy do domku. Tak? Do domku jedziemy już. No. One tam już dalej są. Teraz my tylko tutaj przy taką szykanę przyjedziemy. No i taka fajna okolica właśnie w Sudparku jest. Przy Sudparku może, bo tam właśnie jest ten park. A to takie fajne osiedle. No. No to tak często spacerujemy sobie. Tak, bo tutaj jest rzut beretem. Tu akurat garaże są. Nawet... Robili remont. Nie, tu są prywatne to i to je. Ale Adam, zobacz. Tu odnowili te bloki. Tego nie, ciekawe czy ruszą tutaj. Jak Adama namawiam, żeby właśnie na takie małe przejście. To przeprowadzić. Też jakieś spółdzielcze są. Ale jakoś tak Adam nie... To fajnie jest taka cisza. Spokój wśród takich domków. To też pewnie będę robić. No coś tu i tam dalej też. No, więc... Dobra, tak widzicie naszą okolicę, w jakiej my mieszkamy, fajnej miejscówce. Mamy po rowerku, teraz kawusia. Kusiliśmy na jakieś ciasteczko, nie robiliśmy żadnego ciasta. Się wszyscy rzucili. Nieduże, ale troszkę można spróbować. Ciasto lepsze. Spacerek, powiem wam, że był bardzo fajny spacerek. No, jazda rowerowa. Jak? Do kawki i akurat. A ja chciałam powiedzieć, ja nawet nie wiedziałam, wiecie o tym. Gawić się jak Waneska była mała, to ja taki mam jeszcze od dziewczyn taki elementarz szkolny, gdzie Nikola do szkoły chodziła w Polsce 2 lata. A jak Waneska była mała, to tam się uczyliśmy takich literek właśnie, sylabowania. I Waneska umie czytać po polsku. Może ma tam problem szyczychy, no to ciężka wymowa. Ale ja nie wiedziałam, że dzisiaj jedziemy na rowerku. Waneska do mamy mówi, mama, a wiesz, że ja... co ty chcesz? Kafe latte. Dalej. Teraz powiem. To. XL-kę? Udzielkę. I do mnie mówi, mama, a wiesz, że ja z Naomi piszę po polsku? A ja mówię, jak po polsku? Czy ty nie umiesz pisać po polsku? Czytać wiem, że tak umie. A Waneska mówi, no tak, bo Naomi do mnie pisała po polsku, no i ja tak chciałam do niej pisać po polsku. Podam Waneska swój telefonik. Bo na telefonie, aż nie uwierzyłam. Fakt, że to nie jest może perfekt, idealnie, ale ona tak też się uczy. Jestem pod wrażeniem. Waneska się zgodziła pokazać. Aha. Tutaj jest Waneski odpis. My możemy pogadać o tej, a czemu? A masz coś? To widzisz, napisała noch, no, tak? I tutaj ciebie coś, nie wiem, okej, okay, tutaj nie wiem, co tutaj jest. No ale to tak wychodzi. Tutaj jest zaraz do ciebie, a widzicie? Zaraz. Tak jak słyszy, tak po prostu Waneska pisze, ale to i tak jestem do Waneski bardzo dumna, że Waneska próbuje sama coś pisać. A i widzicie, jest. To zamiast ty, to, to po szkole do. A czym? No i to widzicie, to takie
naprawdę fajne. Więc brawa wielkie dla Waneski, że brawa. Sama chce, że ja jej nie złożę, ona sama tak chce, bo Amelka nie chce, ona mówi, że jej nie potrzeba, bo znaczy, że się dogada. Waneska sama chce. Więc naprawdę wielkie brawa dla Waneski, że tak. Brawo! Że chce i trenuje sama. Dobra. Lubi tak, tak, Waneska? Lubisz tak, Waneska? Też kawkę chcesz? Kawkę chcę. No tak, ostatnio Naomi mówi, ja piłam kawkę, brat chyba dał poczęstować, tak? Spróbowałam. Słyszysz, Ela? Ale mówiła, że nie smakowało chyba jej, nie? Nie. Jestem kawką. No, dobra, się poczęstuję jakimś ciasteczkiem do pokoju, weźmiemy sobie ciasteczkę. Z jakim Raritasem te się ciastka je, jak się tak słodkości nie je? Ale nie, po rowerku. Też? Ale tak my nie jemy w ogóle na co dzień. No tak do kawki. To ujdzie. A z przyjemnością, naprawdę, uwierzcie. Skąd mamy? Co? Skąd mamy? No kupiłam, nie wiem gdzie, czy w Lidlu, czy w Kauflandzie, czy pamiętam. No jest, dobra. To my się już... No wylamy, tak. Gabi tam se stryka. Dla Waneski robię spienione mleczko, bo ona chce kakałko. Smaka jest. Więc my się żegnamy, my odpoczywamy. Mam nadzieję, że się dzisiaj taki dziwny... Mam nadzieję, że taki vlog się podoba. Taki miszmasz troszkę, wszystkiego po troszku. Jak w naszym życiu. Tak jak u nas w życiu, tak bywa. Tak zawsze w niedzielę przeważnie, jak jest panna pogoda, tak spędzamy. Obiadek, kościół, rowerek, spacerek. I tak nam mija niedziela. Nie było nic planowane, to tak widzicie takie. Na żywca jedziemy. Ja sobie zaliczę. Więc żegnamy się, kochani. Bądźcie zdrowi, żebyście nas oglądali następnym razem, bo dlatego musicie być zdrowi. No i do następnego razu. Ale wam nie muszę chyba przypominać o kciuku. Łapce. Dobra, pa. Na pa, pa. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm over.